Nowy Doninów, błękitno-zielona perła Mazowsza Północnego. Położona jest w północnej części Pojezierza Gostynińskiego w Dolinie Lewobrzeżnej Wisły na pograniczu Mazowsza i Kujaw. Osadzona w zieleni rozległych lasów Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Bliskość takich miast jak Płock, Gostynin, Włocławek, niewielkie oddalenie od Warszawy, Łodzi czy Torunia oraz przecinające gminę szlaki komunikacyjne gwarantują bardzo dobrą komunikację i jednocześnie czynią z gminy Nowy Doninów wyjątkowo dobre miejsce do uprawiania turystyki. Głównym walorem gminy jest jej położenie. Wzdłuż lewego brzegu Wisły, która na tym terenie tworzy Zalew Włocławski, nad jeziorem Soczewka, wśród lasów Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zalew Włocławski, największy akwen pod względem powierzchni w Polsce, który daje ogromne możliwości do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych, zwłaszcza żeglarstwa i sportów motorowodnych. W miejscowości Nowy Doninów rozmieszczone są wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz przystanie wodne. Coraz większą popularnością cieszą się organizowane corocznie regaty żeglarskie, które są jedną z imprez Grand Prix Zalewu Włocławskiego. 17 regaty. O, puchar marszałka województwa mazowieckiego. 19. Powiatowe regaty żeglarskie. O, puchar starosty płockiego. 24. Regaty żeglarskie. O, puchar wójta gminy Nowy Doninów. Uważamy za otwarte. Brawo! Lipcowe regaty w Nowym Doninowie od ponad 20 lat ściągają na Zalew Włocławski żeglarze nie tylko z regionu Płocka, Włocławka czy Gostynina, ale z całego Mazowsza i Kujaw. Zawsze tu jesteśmy od wielu, wielu lat. Jesteśmy z Płocka, z klubu żeglarskiego Petrochemia. Ścigamy się dla przyjemności. Duninów przyciąga na tym... Dużo łódek jest, tutaj jest z kim się ścigać. Dość wymagające. Jeszcze niski stan wody jest, także trzeba uważać. Wszyscy żeglarze z okolicznych klubów zjeżdżają się tutaj, i się bawimy. Ogólnie są bardzo przyjemne, bo jest dosyć szeroki akwen i przede wszystkim jest długi akwen, natomiast trzeba trochę umiejętnego sternika do tego, żeby się dobrze pływało, bo jednak to jest na rzece, tak, zalew. To jedna z niewielu imprez, podczas której spotykają się samorządowcy, wodniacy, motocykliści i przedstawiciele wielu innych środowisk związanych z turystyką i organizacjami pozarządowymi. Te regaty to promocja nie tylko dla gminy, ale także promocja żeglarstwa, podkreśla wójt gminy Nowy Doninów. Chcemy, żeby tutaj na tym akwenie zbiorniku włocławskim to żeglarstwo było coraz szerzej uprawiane, bo według mnie jest duży potencjał tego zbiornika, żeby rzeczywiście był wykorzystywany przez naszych żeglarzy i nie tylko żeglarzy tutaj z Płocka, z Mazowsza, ale z całej Polski, bo zbiornik jest bardzo ciekawy, jest to największe sztuczne jezioro w Polsce. Nowy Doninów to bardzo aktywna turystycznie gmina, nie tylko w powiecie płockim, ale i na północnym Mazowszu. Samorząd województwa mazowieckiego i pan marszałek Adam Struzik po raz 17 objęli patronatem myślę, że dziś najlepsze wydarzenie w tej części kraju. Oczywiście w kontekście i turystycznym, i w kontekście również takiego wydarzenia sportowego na wodzie, promującego również Wisłę i ten zwrot w kierunku Wisły. Ściągają tu ludzie z wszystkich gmin, z powiatów i z Płocka po to, żeby pożeglować, ale również po to, żeby pospacerować po gminie, zobaczyć jak ta gmina się rozwija, jak jest tu ciekawie, pięknie i oczywiście po to, żeby się integrować, bo zawsze każdego roku kilkanaście tysięcy ludzi bardzo dobrze tu się bawi i też o to chodzi. Impreza co roku może liczyć również na wsparcie powiatu płockiego. Ta impreza wpisała się rzeczywiście już w kalendarz imprez w tej gminie. Skupia przy tej imprezie wiele osób, zarówno z powiatu płockiego, ale także z miasta Płocka i przyległych powiatów, a także z innych województw. Mieszkańcy oraz turyści i osoby, które przyszły na tę imprezę, bardzo chętnie odwiedzą tutaj okoliczne lasy, jeziora, bo są przepiękne tereny i można dużo pozwiedzać i świetnie odpocząć od zgiełku i hałasu. W ramach regat odbywały się rejsy statkiem po Wiśle, nie brakowało konkursów, występów młodych artystów. Wystąpili m.in. chór Vox Cordis, Cristiano
Poet Roman, formacja Lenart oraz gwiazda zespół Defis. 24 regaty o Puchar Wójta, 19 o Puchar Starosty Płockiego i 17 regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyły się w klasach T, T1, T2, T3 i Omega. W trzech wyścigach wystartowało w tym roku ponad 50 załóg. Puchar Starosty trafił do żeglarzy z klubu Petrochemia. Spotykamy się na takich regatach co 2-3 tygodnie. Ścigamy się w miłym, fajnym, sympatycznym gronie. Ścigamy się, no po prostu. Każdy siebie zna, każdy zna swoje możliwości. I dajemy siebie wszystko na pewno na wodzie. Nie? Puchar Wójta gminy Nowy Duninów trafił do żeglarzy z klubu Morka. Jak sami przyznają, mimo trudnych warunków na wodzie, udało się wygrać. W Duninowie to my już pływamy tutaj 40 lat. Klub Morka istnieje już 55 lat, także my te 55 lat, ja już tutaj na tym akwenie przepływałem. Puchar będzie stał u nas w klubie oczywiście, no, na honorowym miejscu, w tak zwanej Izbie Pamięci. Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego po raz kolejny otrzymał najszybszy jacht. Były warunki dla nas, kochamy mały wiatr, trzeba wtedy użyć dużo inteligencji i doświadczenia. Dzięki mojemu zarządowi rozszyfrowaliśmy całą trasę rewelacyjnie, także oby tak dalej w sezonie. A będzie dobrze. Konkurencja była wyrównana, ale no, koledzy mieli cięższe jachty i to też nam generalnie pomogło. W dniu dzisiejszym byliśmy po prostu, tak jak Sternik powiedział, były dobre warunki wiatrowe dla nas po prostu dzisiaj. No i zgranie załogi, bo pływamy ze sobą już 14 lat, także warto generalnie trenować razem. Nad wodą bardzo ważne jest bezpieczeństwo. O to dbali ratownicy z płockiego WOPR, którzy zaprezentowali także próbkę swoich możliwości. W imprezie nie brakuje motocyklistów oraz offroadowców. Regaty to bardzo często początek przyjaźni z gminą Nowy Duninów. Rozciąga się prawie na całej długości zbiornika włocławskiego, to jest ponad 20 km, czyli z wody niesamowite są widoki. Warto zapuścić się na taką wycieczkę, bo jest co wspominać przez długie lata, a przynajmniej przez kilka miesięcy do kolejnych regat. Regaty żeglarskie to nie jedyne atrakcje gminy Nowy Duninów. Zatoka przy ujściu Skryfy Lewej jest miejscem lęgowym ptactwa wodno-błotnego oraz miejscem bytowania bobrów. Wyspy na Wiśle w okolicach Soczewki ze względu na bogactwo ptactwa wodnego stanowią raj dla ornitologów. Ponad 70% powierzchni gminy to tereny zalesione, stanowiące cenny zasób Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z rezerwatami przyrody oraz szlakami pieszymi i rowerowymi. Tutejsze lasy to również zagłębie grzybów i owoców runa leśnego.
Gmina Nowy Duninów to również zabytki. Jeden z najbardziej charakterystycznych to zespół pałacowo-parkowy usytuowany naprzeciw portu w Nowym Duninowie. Niegdyś własność rodziny Ike Duninowskich. W jego skład wchodzą m.in. pałac z połowy XIX wieku, pałacyk myśliwski i zameczek neogotycki z pierwszej połowy XIX wieku, wokół którego rozciągają się stawy. Część parku udało się odrestaurować, w tym trzy stawy, które tworzą niepowtarzalną scenerię. Oh,